Jeśli wśród osób interesujących się zegarkami zapytacie kogoś o godnego polecenia automatycznego divera z WR200, to w 80% przypadków usłyszycie pewien skrót i będzie to rzecz jasna SKX. Ale czy Seiko SKX to rzeczywiście najlepszy wybór w tym budżecie i dlaczego od blisko ćwierć wieku konkurencji nie udało się zrzucić divera Seiko z pozycji lidera? Oglądajcie uważnie i zaczynamy! Cześć, nazywam się Krzysiek Chumeniuk, a wy oglądacie kolejny odcinek TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Po ostatniej serii odcinków o hydromodowaniu kwarcowego zegarka Casio, pora na powrót do zegarków mechanicznych, a dokładniej do jednego szczególnego modelu, który od 24 lat nadal pozostaje jednym z najbardziej kultowych czasomierzy w historii. Nigdy nie trzeba było wydawać na niego zawrotnych sum pieniędzy, a mimo to zyskał uznanie nawet najbardziej wymagających kolekcjonerów na całym świecie. W jaki sposób zegarek, którego cena przez wiele lat nie przekraczała $250, stał się niemal nieśmiertelną ikoną czasomierzy typu diver? Odpowiedź, jak zwykle, kryje się w historii. Zanim ktokolwiek w ogóle pomyślał o SKX-ie, firma Seiko postanowiła dołączyć do grona producentów stawiających na zegarki o dużej wodoszczelności i w 1965 roku zaprezentowała swojego pierwszego profesjonalnego divera, inspirowanego, i to zresztą całkiem mocno, zegarkiem dla nurków innej popularnej wtedy marki, czyli Blancpain. Premiera referencji 6217 dała początek rozwojowi całej palety diverów sygnowanych logiem tokijskiej firmy i już 2 lata później na rynku pojawił się zegarek z dwukrotnie wyższą wodoszczelnością na poziomie 300 metrów, w którym koronka została umieszczona nieco inaczej, bo na godzinie 4, a następny rok przyniósł kolejnego nurka, tym razem już z mechanizmem Hi-Beat. Niestety pierwsze profesjonalne divery ze stajni Seiko, pomimo deklarowanych 300 metrów wodoszczelności, nie były przystosowane do nurkowania na tak dużych głębokościach, ponieważ rozwiązanie w postaci zaworu helowego zostało zastosowane w zegarkach Doxa dopiero rok po premierze diverów Seiko. Świadomi tego Japończycy przenieśli pracę nad linią profesjonalną do dedykowanego zespołu inżynierów, w międzyczasie kontynuując rozwój oferty nurków o wodoszczelności 150 metrów. Jednym z największych sukcesów Seiko okazała się zaprezentowana w 1970 roku i produkowana przez kolejnych 6 lat referencja 6105, która zyskała szczególną popularność głównie wśród amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Wietnamie. Ale nowy diver Seiko został zauważony przez dużo szerszą publikę dopiero dzięki filmowi Czas Apokalipsy, w którym Martin Sheen jako Captain Willard na swoim przegubie nosił właśnie wspomniany zegarek, czyli 6105. Z tego też powodu do dzisiaj ta referencja jest znana również jako Captain Willard, a po zakończeniu produkcji zegarka i liftingu tarczy oraz jej elementów na rynku pojawili się jego następcy, czyli modele 6306 oraz 6309. Ewolucje japońskich diverów Seiko trwały przez kolejne lata, ale w 1978 roku wydarzyło się coś, bez czego tego odcinka raczej byście nie oglądali. Tokijski producent zegarków zaprezentował wtedy kwarcowy model 7548, w którym po raz pierwszy zastosowano dobrze znany nam dzisiaj kształt koperty SKX-a. Nie tak beczułkowaty jak w pierwszych żółwiach, dużo mniejszy i pełny charakterystycznych, zaokrąglonych powierzchni, wykończonych na kilka sposobów. Nowa koperta stała się odtąd bazą dla późniejszych zegarków nurkowych Seiko, a od 1996 roku zaczęła być kojarzona wyłącznie z nowym modelem SKX-007. Zegarek z miejsca nie tylko stał się absolutnym hitem, ale także namacalnym efektem ewolucji, jaką przeszła cała linia diverów Seiko od lat 60. aż do połowy ostatniej dekady XX wieku. SKX był naturalną kontynuacją zapoczątkowanej przez model 6217 kolekcji japońskich zegarków dla nurków i każdy jego element wynikał bezpośrednio z dopracowywanych przez lata projektów solidnych i funkcjonalnych zegarków typu diver. SKX był też dowodem na to, że wystarczyło około $200, żeby wejść w posiadanie autentycznego, automatycznego divera spełniającego wszystkie kryteria normy ISO 6425.
I wreszcie popularność tego modelu sprawiła, że jak nigdy dotąd dostępne stały się liczne części zamienne, które pozwalały na niemal pełną dowolność w modyfikowaniu Divera Seiko zgodnie z własnymi preferencjami. Więcej o samym SKX-ie dowiecie się z pozostałych filmów, które jakiś czas temu pojawiły się na moim kanale. Bardzo serdecznie Was zachęcam do ich obejrzenia. Linki znajdziecie oczywiście w opisie poniżej. Niestety, kultowy nurek Seiko SKX był stopniowo wycofywany z rynku i w połowie 2019 roku oficjalnie zakończono jego produkcję. Pierwsze pogłoski o wycofaniu serii pojawiły się już w okolicach 2017 roku i jak nie trudno się domyślić, niemal natychmiast cena SKX-a wzrosła o kilkaset złotych, a mimo to chętnych na ponad 20-letniego divera z przestarzałym mechanizmem nie brakowało. Ceny Seiko SKX w momencie, gdy nagrywam ten film, nierzadko potrafią przekroczyć 1500 zł, a przypominam, że jedną z największych zalet tego nurka była jego przystępna cena. A zatem, jeśli SKX-a już nie produkują, a dostępne jeszcze na rynku modele kosztują blisko 2 razy tyle, ile rzeczywiście powinny, to czy w podobnym budżecie znajdziemy jakieś alternatywne opcje dla tego kultowego nurka Seiko? Oczywiście, że tak. Natura nie znosi próżni i sprawa wygląda bardzo podobnie także w temacie budżetowych diverów, których cena nie przekracza 1500 zł, bo w cenie nowego SKX-a bez problemu znajdziecie dla siebie coś innego, nierzadko dużo lepszego pod kątem specyfikacji technicznej i stosunku jakości do przeznaczonej na zegarek gotówki. Za chwilę przedstawię Wam 5 zegarków, które wybrałem jako alternatywę Seiko SKX-a i które moim zdaniem są godne zarekomendowania każdemu, kto poszukuje solidnego zegarka z wodoszczelnością na naprawdę wysokim poziomie i z designem nie naśladującym żadnego innego. Krótko mówiąc, homażom w tym zestawieniu podziękujemy. Przygotowując się do tego odcinka, założyłem, że zastępstwo SKX-a musi dzielić z nim zdecydowaną większość cech, dlatego przyjmijmy, że dobrą alternatywę będą charakteryzowały następujące parametry. Mechanizm automatyczny, 200 metrów wodoszczelności, klasyczny nurkowy design, oczywiście obrotowy bezel, zakręcana koronka i dekiel, datownik, a dodatkowym plusem będzie spełnienie normy ISO 64-25. Dlatego też z oczywistych względów w zestawieniu nie znajdzie się chociażby następca SKX-a, czyli tak zwany 5KX, a więc najnowsza piątka Seiko. Brak zakręcanej koronki i 100 metrów wodoszczelności sprawiają, że pomimo niemal bliźniaczego wyglądu, Seiko 5 to jednak nieco inna kategoria zegarków. Przejdźmy zatem do 5 budżetowych diverów, które w mojej opinii mogą być doskonałą i oryginalną alternatywą dla kultowego Seiko SKX-a, a linki do każdej z propozycji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, dlatego klikajcie. A my teraz przechodzimy już do zestawienia. Kolejność nie ma w tym zestawieniu żadnego znaczenia, dlatego omawianie moich typów rozpoczniemy od jednego z najnowszych orientów, bo od zaprezentowanego w 2019 roku modelu Kamasu, w Polsce dostępnego też jako Mako 3. Nie wiedzieć dlaczego. Kamasu to po japońsku barakuda i jego drapieżny charakter widoczny jest w postaci trójkątnego indeksu na godzinie 12 oraz wskazówek, które według samego orienta miałyby przypominać zęby. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale nie zamierzam też kłócić się z producentem, tym bardziej, że zegarek charakteryzuje się naprawdę świetnym stosunkiem ceny do jakości i nie będzie wielką przesadą wygłoszenie opinii, że pod względem specyfikacji bije na głowę SKX-a. Chociaż na tarczy nie zobaczymy napisu Diver, to orient Kamasu na pokładzie ma właściwie wszystko to, czego potrzebuje rasowy nurek. WR200, zakręcaną koronkę, jednokierunkowy bezel, bardzo czytelną tarczę oraz oczywiście jasną lumę. Stalowa koperta ma niecałe 42 mm średnicy, natomiast jej grubość to niespełna 13 mm. Zegarek napędza automatyczny kaliber orienta wyposażony w stop sekundę i możliwość dokręcania koronką, czego nie znajdziemy oczywiście w Seiko SKX-ie, a także podwójny datownik. Warto też wspomnieć, że jako jeden z nielicznych diverów w tym przedziale cenowym, Kamasu wyposażono w płaskie i odporne na zarysowania szafirowe szkło. Zegarek jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych, zarówno w wersji wykończenia koperty, jak i kolorów tarcz oraz bezeli. W polskich sklepach znajdziecie go za około 1100 zł, co moim zdaniem jest rewelacyjną ceną w stosunku do jakości, jaką oferuje orient Kamasu i w mojej opinii jest to chyba najlepszy nurek w tym przedziale cenowym. Linki do różnych wariantów wykończenia tego zegarka oraz najniższych cen znajdziecie w opisie tego filmu, dlatego zachęcam Was do klikania poniżej, a my przechodzimy do kolejnego zegarka.
Teraz zegarek, który przez wiele lat był uznawany za jedyną słuszną alternatywę dla Seiko SKX i pomimo swojego podeszłego już wieku, nadal można go kupić. Powiem więcej, niedawno pojawiły się na rynku nowe warianty kolorystyczne z nieco odświeżoną tarczą, a dzięki sporemu rozstrzałowi cenowemu pomiędzy klasycznymi, standardowymi wersjami na gumowym pasku, a opcjami jubileuszowymi, bez problemu będziecie mogli wybrać coś dla siebie. Rzeczony Citizen wchodzący w skład serii ProMaster to wprowadzony w 1997 roku zegarek dla nurków zgodny ze standardem ISO 6425 i przez około 10 lat używany przez włoską marynarkę wojenną. Podobnie jak w przypadku innych zegarków z tego zestawienia mamy tutaj WR200, bardzo efektywną luminowę, obrotowy bezel i bardzo czytelny układ tarczy. Komfort zapewnia bardzo kompaktowa koperta o średnicy 41 mm, a także niewielka grubość oscylująca w granicach 12 mm. Zegarek ma już ponad 20 lat i od samego początku napędza go mechanizm Miyota 8203, który wyposażony jest w opcję dokręcania koronką, ale jak większość starszych mechanizmów Miyota, nie posiada opcji stop sekundy, co moim zdaniem jest minusem. Charakterystycznym elementem tego modelu nurków Citizena jest zakręcana koronka umieszczona po lewej stronie, żeby zapobiec ewentualnemu wbijaniu się w nadgarstek. Zegarek możecie znaleźć już za około 700 zł w klasycznej czarnej wersji na gumowym pasku i w zależności od wariantu i dołączonego wyposażenia cena może sięgnąć nawet 1100 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że Citizen ProMaster to zegarek z wojskowymi korzeniami i z pewnością jedna z ciekawszych propozycji wśród budżetowych diverów. Wracamy do Orienta i modelu Ray drugiej generacji, który odkąd pamiętam był postrzegany jako dobra alternatywa dla Seiko SKX-a. Niestety przez lata na rynku pojawiło się sporo konkurencyjnych modeli zegarków w nurkowym stylu, dlatego też Ray został zepchnięty na trochę dalszy plan, ale nadal można uznać go za dobry zamiennik divera Seiko. Na korzyść Raya przemawia przede wszystkim jego mechanizm i klasyczna, ale dość unikatowa stylistyka. Zegarek napędza automatyczny werk Orienta wyposażony w podwójny datownik, możliwość dokręcania koronką i funkcję stop sekundy, a dzięki stosunkowo niewielkiej i wygodnej kopercie ze stali, Ray ma naprawdę wiele do zaoferowania. Bardzo stonowana, ale jednocześnie pełna własnego charakteru stylistyka zegarka dodaje mu mnóstwa uroku i ponadczasowości, a parametry w postaci wodoszczelności na poziomie 200 metrów, zakręcanej koronki albo przyzwoitej stalowej bransolety sprawiają naprawdę bardzo dobre wrażenie. Za zegarek z polskiej dystrybucji zapłacicie delikatnie powyżej 700 zł, ale moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjna cena, szczególnie, że możecie dostać bardzo wiele za bardzo niewiele. Ray to sprawdzony pomysł na divera, choć w zupełnie innym stylu niż kultowy już Seiko SKX. A skoro o Seiko mowa, żółw. Ale nie ten standardowy, tylko mini żółw, czyli diver stworzony w standardzie ISO, wchodzący w skład kolekcji Prospex, który pomimo wielu podobieństw do SKX-a jest kompletnie innym zegarkiem. Mamy tutaj ulepszony mechanizm automatyczny Seiko 4R35, wyposażony nie tylko w stop sekundę, ale także w możliwość dokręcania sprężyny przy pomocy koronki, czego w SKX-ie oczywiście nie ma. Pojedynczy w tym przypadku datownik powiększany jest za to przez okrągłą lubkę, a indeksy to tym razem nie okrągłe placki lubki, ale prostokąty o jednostronnie mocno zaokrąglonych brzegach. Efekt moim zdaniem bardzo oryginalny i bardzo mi się podoba. Koperta ma około 42 mm średnicy, 13 mm grubości i na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt mini. Na szczęście Seiko jest jedną z nielicznych marek zegarkowych, które zwracają uwagę także na długość kopert i w tym przypadku nie jest inaczej, bo zegarek ma zaledwie 42,5 mm długości, a to pozwala na dobre układanie się mini żółwia także na mniejszych nadgarstkach. Oczywiście o takich szczegółach jak WR200, zakręcana koronka i dekiel albo obrotowy bezel raczej nie muszę wspominać, bo naniesiony na tarczy napis Diver informuje nas o tym, że zegarek spełnia warunki normy ISO 6425. A jeśli dodamy do tego mocną lumę i bardzo charakterystyczną beczułkowatą kopertę, otrzymujemy jedyny w swoim rodzaju zegarek do nurkowania, który dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych, w tym w wersji Paddy. Co prawda obecnie dosyć trudno go znaleźć w polskich sklepach, ale za granicą jesteście w stanie mieć go za około 1300-1400 zł, co jest dość standardową jak na serię Prospex ceną. Czy warto? Na pewno warto się zastanowić, bo podobnie jak SKX, mini żółw to autorski projekt Seiko czerpiący garściami z historycznych modeli tej japońskiej marki.
Na koniec zostawiłem zegarek, który pewnego dnia objawił mi się gdzieś w zakamarkach internetu i od razu bardzo mi się spodobał. Orient Canno, bo o nim mowa, to obok Kamasu jedna z zeszłorocznych nowości marki Orient, a zegarek zdecydowanie należy do tych bardziej stonowanych, aniżeli ekstrawaganckich. Koperta to połączenie różnych rodzajów wykończenia. Góra jest szczotkowana, natomiast boki zostały wypolerowane na wysoki połysk. Koperta jest też całkiem spora i to jest moim zdaniem największy minus tego zegarka, chociaż w połączeniu z grubością 13 mm wydaje mi się, że nie powinien przesadnie obciążać waszego nadgarstka. Podobnie jak Kamasu, Canno jest napędzany przez automatyczny kaliber Orienta wyposażony w stop sekundę i możliwość dokręcania koronką oraz podwójny datownik. Poza tym dosyć standardowo WR200, zakręcana koronka, jednokierunkowy obrotowy bezel, czytelna tarcza i luma na strzelistych wskazówkach oraz na prosto kątnych indeksach. Do wyboru kilka wersji kolorystycznych, ale moją ulubioną bez wątpienia jest opcja z czerwonym bezelem. Przypomina trochę Tudora Black Bay, ale to tylko luźne skojarzenie. No cóż, świetny projekt, jakość wykonania na wysokim poziomie, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. No właśnie, cena tego zegarka zaczyna się w okolicach 900 zł i pewnie uda Wam się go kupić jeszcze taniej, ale uważam, że nawet w tym budżecie Canno to jedna z najciekawszych propozycji. O ile oczywiście nie przeszkadza Wam 44 mm koperta, ale to już pozostawiam do własnej oceny. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, który z wymienionych przeze mnie zegarków spodobał Wam się najbardziej i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować TikTok, bo dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję również moim patronom, którzy wspierają TikTok w serwisie Patronite. Wasze wsparcie jest nieocenione. Bardzo, bardzo dziękuję. A Was wszystkich pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach TikTok na tym kanale. Na razie!